właśnie wspólne, rodzinne śpiewanie tych jakże pięknych pieśni dodaje blasku Wigilii i świętom. Sprawia, że radość z narodzenia Pana, niezapomniany i podniosły nastrój, ogarnia każdego z nas. Nic więc dziwnego, że teksty kolęd tworzyli najwięksi, święci i poeci. Legenda głosi, że autorem pierwszej był sam święty Franciszek z Asyżu. Liczne teksty polskich kolęd tworzyli ksiądz Piotr Skarga, Franciszek Karpiński, Teofil Lenartowicz. Ale pomimo tego, że tworzone z pasją przez wielkie indywidualności, zachowują owe pieśni zawsze i wszędzie wymiar wspólnotowy. Kolędy śpiewa się wspólnie, razem w rodzinie, razem w kościele. Te dźwięki łączą, scalają. Te słowa godzą powaśnionych, topią lody zatwardziałych serc. Dzięki nim zaczynamy na nowo dostrzegać Boga i człowieka. Wieść okropna, wieść to smutna.
wolności chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Mężczyzna jak mężczyzna, chłopiec jak chłopiec, starzec jak starzec, młodzieniec jak młodzieniec. Wszyscy jednak wykonują jedną melodię. Tak więc, drodzy Państwo, koncert dzisiejszy to święto wspólnoty. Nie tylko wykonywane są kolędy, które w naturalny sposób łączą ludzi niewidzialną więzią pokoju i radości, ale śpiew choralny, współbrzmienie głosów, instrumentów, zespołu przywodzi na myśl
harmonię stworzenia, gdzie wszystko znajduje swe właściwe miejsce i jest potrzebne. Wsłuchując się w te piękne, ciepłe słowa, wspaniałą harmonię dźwięków, odczujmy, że wszyscy stanowimy wielką Bożą wspólnotę. Chrystus Pan się narodził, świat się cały odmłodził. Thank you.
śnieg przy bramą niesie noc narodzonemu. Rozśpiewana, rozmodlona noc. Śpiewa ciemność, Pan nadchodzi, śpiewa ciemność, Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, śpiewa srebrny świat. Thank you.
ostatnie odsłony dzisiejszego koncertu. Cicha noc w wykonaniu kwartetu oraz tradycyjnie już na zakończenie modlitwa o pokój. Cóż można powiedzieć, gdy przychodzi zamknąć w słowach tak wspaniałe wydarzenie? Posłuszmy się znowu słowami współczesnego poety. Żyć warto, jeżeli jest ktoś, z kim można się dzielić opłatkiem chleba, opłatkiem serca i opłatkiem czasu. Drogi Panie Jerzy, wspaniali artyści, grający i śpiewający, dziękujemy, że chcieli się Państwo dzielić z nami opłatkiem wzruszeń, opłatkiem piękna, opłatkiem radości i opłatkiem czasu. Dziękujemy, że pozwoliliście odczuć wspólnotę nas wszystkich zgromadzonych tutaj w Bożym Domu. Dziękujemy. Nie chciałbym nikogo pominąć.
Jeszcze raz wszystkim nawet niewymienionym serdeczny Bóg zapłać, szczególnie temu wspaniałemu Salwatorze Sanicy. Thank you.